W Apollonii, mimo rozmachu historii i rozstrzelenia autorów, czymś, co łączy wszystkie te historie, jest taki, można powiedzieć, dramat rodzinny, bo chodzi o rodzinę Atrydów, później rodzinę Alcesty, rodzinę Rywki czy Apollonii. To są dzieci, to są rodzice i to są dziadkowie, trzy pokolenia. No i to, co jest dla mnie najbliższego, no to są te relacje między tymi ludźmi. Mam nie nosić żałoby po tobie? Nie, bo mogiły nikt mi nie usypie. Oczywiście kontekst, są bardzo różne. Kontekst II wojny, kontekst Żydzia, Polacy, kontekst odpowiedzialności, winy. Zwłaszcza, że jest to historia właściwie o Apollonii, o tej, która chciała ocalić i zginęła. Ona wychowywała dzieci w czasie II wojny. Była w ciąży, przyszli Żydzi z dziećmi i pytają, czy ona ich ukryje. Ona mówi tak. Jest zadenuncjowana, ucieka, chce chować dzieci. Zmęczona i taka w bezsilności jedzie do swojego ojca. Tam dochodzi do przesłuchania i w tym przesłuchaniu ona bierze winę na siebie. Zresztą przysługujący Niemiec daje jej szansę. Proponuje dwuznacznie jej ojcu, że mógłby przyjąć jego ofiarę z jego życia. W ten sposób ocaliłby córkę. Pan też o niczym nie wiedział? Ukarany zostanie ten, kto schował Żydów. Oczywiście jest kwestia stawianiu tych ludzkich pytań w wypadku takich tekstów jak starożytni Grecy. Starożytni Grecy w jakichś swoich przeczuciach piszą, ubierają to w jakieś formy mitologiczne i jeszcze konwencje, nie wiem, dramatu greckiego, ale po tym, jak się to wszystko obedrze, to dojdzie się do takiego człowieka, nie wiem, jakim mógł być w czasie wojny, czy też teraz. Krystys, poczekaj, nie rób tego, nie rób. Nie rób tego. Właściwie o Apollonii można tyle powiedzieć, ile powiedziałem. To znaczy opowiedzieć ją historię. Nie można wejść do środka, nie można sobie stawiać pytań, dlaczego, po co, jakie są jej zasługi, jaka jest jej wielkość, jaka jest, jaki jest strach i tak dalej, i tak dalej. Same to wydarzenie, które jest zresztą prawdziwym wydarzeniem, coś, co się naprawdę zdarzyło, ma swoją siłę, bo poza tekstami Greków. Można powiedzieć, że ta historia jest taka najmniej wymyślona. Życie za nią stoi. Przez to jest bolesne. Że też ja dożyłam chwili, że mogłam pana pocałować. Pierwszą moją intuicją było zrobienie przedstawienia, które było powinno powstać w Warszawie po wojnie. Z różnych powodów nie doszło, był komunizm, o pewnych rzeczach się nie mówiło, pewne rzeczy były źle widziane. Od lat 90. odrabiamy tą pracę, której nie wykonaliśmy na temat ludzi w tej wojnie. Dlatego to przedstawienie mogło się narodzić tylko na tym cmentarzysku, którym była Warszawa po wojnie. Myślę, że świadomość jest najważniejsza, jak gdyby rozumienie. O kim się mówi, kogo się pokazuje, co ja w to wkładam, co jest w tej postaci takiego, co jest moim życiem. Wind blows in my room.